Cześć, witajcie w kolejnym odcinku, w którym skomentuję to, co dzieje się w programie Top Model. Dziś zajmiemy się 6. odcinkiem z 8. sezonu. Przejrzałam już pobieżnie ten odcinek, jak zwykle podzielimy go na dwie części. W pierwszej części omówię zadania, a w drugiej części omówię sesje zdjęciowe. Dziś postarałam się wyciąć jak najwięcej dram, postaram się nie zajmować kompletnie tym tematem i jak najbardziej tak zwięźle przedstawić Wam moje komentarze. Zobaczymy, jak długi wyjdzie odcinek. No i zapraszam. Ale jeszcze zanim zaczniemy, to chciałam wspomnieć o sponsorze dzisiejszego odcinka, czyli o mnie i o biżuterii Hati Hati. Już niedługo ruszałam ze sklepem, w którym będę sprzedawać ręcznie robioną biżuterię, torebki, kosze i dodatki do domu. Pojawią się niedługo nawet meble. Wszystko jest ręcznie robione w Indonezji. Zapraszam Was na razie na fanpage'a oraz na Instagram hatihati.pl. Linki znajdziecie w opisie filmu. Strona jeszcze jest w przygotowaniu, ale możecie mniej więcej zobaczyć, o co chodzi. Zapraszam Was serdecznie i na social mediach będziemy informować o tym, kiedy dokładnie ruszy sklep. Nasze produkty już prawie są w Polsce. Są na razie jeszcze na oceanie, ale podobno za 2 tygodnie już będą. Także zapraszam serdecznie, a teraz już przejdźmy do odcinka. Kochani, mam dzisiaj dla Was szaloną niespodziankę i absolutnie wyjątkowego gościa. Poza tym dziewczyny, panowie też muszą mieć trochę różnych utrudnień. Trening na wybiegu poprowadzi Patryk Rożniecki, finalista 2. edycji programu You Can Dance, instruktor tańca i ekspert High Heels Dance. Ciekawe, trochę mi to wygląda jak taka inspiracja amerykańską wersją Top Model, bo tam również catwalku uczył facet. Ja nie mówię, czy to coś złego, czy dobrego, ale wydaje mi się, że tutaj troszeczkę się tym zainspirowali, ale cieszę się, że ktoś, kto zna się na temacie, będzie nareszcie ich czegoś uczył. Aczkolwiek wydaje mi się, że to jest coś, o czym wspominałam już w poprzednich odcinkach, że ten catwalk, bardzo duży jest nacisk na to, żeby nauczyć uczestników catwalku, a nikt nie uczy ich pozować. Takie jest moje zdanie. Witajcie, piękni młodzi. Przed nami fantastyczny trening, pełny wyzwań, na pewno. Na pewno dla części męskiej będzie to wyzwanie. Kto z Was, z panów, miał kiedykolwiek szpilki na nogach? A, bo panowie też... Aha, bo panowie też będą teraz chodzili w szpilkach. Ciekawa jestem, jak to wyjdzie. Takie sytuacje, żeby faceci chodzili podczas pokazów na szpilkach, są rzadkością. Pozwólcie mi się zastanowić. Ja chyba ani razu nie brałam udziału w pokazie, kiedy by faceci nosili szpilki, aczkolwiek takie sytuacje mają miejsce, więc moim zdaniem lepiej przejść się kilka razy i poćwiczyć i lepiej, żeby uczestnicy wiedzieli, jak chodzić w szpilkach, niż żeby nie wiedzieli, tak na wszelki wypadek. Kurde, 42. Kto zobaczy 42? Ja też mam 42, jeszcze ich nie widziałem. 38, nie, nie to. Tutaj a propos szukania odpowiednich rozmiarów butów, to niby zbyt duży albo zbyt mały rozmiar stopy nie wykluczy Was z pracy w modelingu tak sensu stricte. Nie jest to najważniejsza sprawa na świecie. Nie jest tak ważna jak wzrost czy obwód w biodrach. Natomiast jeżeli będziecie mieli zbyt duży rozmiar stopy albo zbyt mały rozmiar stopy, to po prostu ciężko będzie znaleźć buty. I ja pamiętam, że jak pracowałam w Mediolanie, to był mój drugi kontrakt, to pracowałam dla Dolce & Gabbana i była dziewczyna z Brazylii, ale już nie pamiętam jej imienia. I ona była troszeczkę niższa ode mnie, ale miała rozmiar stopy chyba 42. I my miałyśmy okropne buty. O, wkleję Wam zdjęcie, bo gdzieś powinna mieć na Facebooku. One były niesamowicie niewygodne. Mnie po prostu tak bolały nogi, że miałam wrażenie, że kości mi się zgniatają, bo one były niesamowicie wąskie. Mam dość szerokie stopy, ale ja to ja. Ja mam rozmiar stopy 39, natomiast ta dziewczyna miała 42. I ona próbowała pracować, bo my najpierw zrobiłyśmy pokaz, natomiast później robiłyśmy showroom i ona wytrzymała 2 dni w showroomie i zwolniła się, bo po prostu tak ją stopy bolały, a nie mogli żadnego większego rozmiaru butów dla niej znaleźć. Największy, który wtedy mieli, to było 41, ale ona się nie mieściła w te buty, natomiast jeżeli chodzi o mniejszy rozmiar stóp, to problem jest taki, że czasami nie ma tak małych rozmiarów butów podczas pokazu. Przy sesjach zdjęciowych to nie ma aż takiego wielkiego znaczenia. Oczywiście są też
jak zawsze, wyjątki od reguły, bo czasami wykonuje się zdjęcia w ruchu, natomiast zazwyczaj jak się pozuje do zdjęć, to można przybrać jakąś taką konkretną pozę i po prostu stać w tych butach. A jeżeli chodzicie w butach trzy rozmiary za dużych na pokazie, to no, to jest ciężki temat. Ja kiedyś też miałam za duże buty, to wypychałam sobie jakimiś chusteczkami, ale wiecie co, to nie jest wcale stabilna sytuacja. Także tutaj kwestia tego, żeby dobrać odpowiedni rozmiar butów, no to jest naprawdę istotna sprawa. Najgorsze w tym zadaniu było założenie tych szpilek na nogi. Jak je założyć tak, żeby mi nie gniotły zupełnie stóp. Ale oni cisną. Właśnie nie, mają cisnąć czy nie? Czy mają cisnąć czy nie? To jest w sumie ciekawe pytanie, bo czasami warto, żeby cisnęły, a czasami nie warto. Opowiem wam o tym, jak ja to widzę. Moim zdaniem, jeżeli robi się pokazy, to lepiej jest mieć buty ciut za małe. Tutaj mam na myśli szpilki. Nie mówię tutaj z punktu widzenia panów, tylko z punktu widzenia pań. No bo panowie, jeżeli chodzą na płaskim obuwiu, to tutaj raczej nie będzie z tym żadnego problemu, czy te buty będą trochę za małe, czy trochę za duże. Zawsze to można w miarę łatwo ograć. Natomiast dziewczyny, jeżeli będziecie robić pokaz, to ja radziłabym troszeczkę nawet zaniżyć rozmiar swojego buta. To znaczy przy pokazach zazwyczaj jest tak, że jest bardzo dużo różnych butów i jest kilka różnych rozmiarów, więc załóżcie sobie też taki troszeczkę mniejszy rozmiar i zobaczcie, czy nie idzie wam się czasami wygodniej. Dlatego, że samo przejście na wybiegu to jest kwestia kilku minut. Czasami to jest kwestia minuty albo dwóch minut, a jeżeli te buty będą za ciasne, to jest tak krótki czas, że stopa was nawet nie zacznie boleć, a będzie po prostu stabilna. Natomiast jeżeli but będzie chociaż trochę za duży, no to możecie, no, spadnie wam po prostu. Ja jestem wielką fanką mężczyzn w szpilkach. Patrzcie tego! On jest cudowny! Jesteście gotowi na trening high heels? Tak. Zapraszam was na runway. Dobra, rozciągamy się. Raz, dwa, trzy, cztery. Idziesz raz. No, my czegoś takiego nie robimy nigdy przed pokazami, nie jest to standardowe przygotowanie się do catwalku, ale ja nie mówię, że tutaj jest coś złego, zawsze dobrze jest się rozgrzać, ja nigdy nie widziałam, żeby ktoś takie rzeczy robił przed chodzeniem po pokazie, też jak moja pierwsza agencja mnie trenowała, powiedzmy, bo to było takie trenowanie, nie trenowanie, po prostu kazali mi chodzić dookoła pokoju i tyle. To też czegoś takiego nie robiliśmy, ale czemu nie? Chcę zwrócić tylko uwagę tutaj na was, chłopaki, żebyście pamiętali o tym, żeby nie uginać kolan. Kontroluj stopę, kontroluj kostkę, cokolwiek to się nie dzieje. A propos uginania kolan, no to kolana możecie uginać, tylko chodzi o to, że jak już wasza noga idzie do przodu, no to wtedy warto by ją wyprostować w kolanie, w takim sensie, że jak ta noga będzie dotykać ziemi, to żeby mieć po prostu ładną, długą nogę bez zgiętego kolana, to wygląda o wiele lepiej na zdjęciu i ogólnie wtedy krok jest zdecydowanie taki bardziej elegancki i energetyczny. Bardzo dobra uwaga a propos kostek, pilnujcie, żeby stopa była stabilna, żeby kostki były stabilne, żeby po prostu jak idziecie na pokazie, to ma wyglądać w taki sposób, że wy jesteście pewni siebie na 100% i macie wyglądać tak, jakbyście byli królowymi albo królami świata. Pokażę wam walk. Idę raz, i dwa, i trzy, i cztery. Mężczyźni w szpilkach po prostu rozwalili nasze głowy, system, wszystko rozwalili. Bardzo dobrze, noga za nogą. Super wykonana robota. Zwróćcie uwagę na kostki kolegi, tak? Stabilność. Ha! Super, fajnie, że zwraca uwagę na takie detale. Natomiast ja też zwrócę uwagę na takie detale, że zazwyczaj aż tak wolno się nie chodzi podczas pokazu, ale to zależy od pokazu. Oni tutaj teraz ćwiczą sam krok, więc to jest jak najbardziej spoko. Natomiast w takim najczęściej pojawiającym się pokazie bardzo pożądany jest taki krok energetyczny, gdzie po prostu widać, że idziecie z taką dużą energią i tak dalej. To, w jaki sposób oni tutaj chodzą, na przykład jest fajnym stylem, jeżeli chodzi o chodzenie przy pokazach biżuterii albo przy jakichś takich prezentacjach bardziej niż pokazie. Ale wiadomo, że każdy pokaz może wyglądać zupełnie inaczej, na to nie ma dokładnie reguły, bo każdy projektant może sobie zażyczyć czegoś innego. Wrócę jeszcze od siebie, że chciałam tutaj zrobić poradniki
kurtki, pantinki i pokazać wam różne style catwalku. Niestety nie mogę tego zrobić, za dużo się dzisiaj u mnie dzieje na ogródku. Teraz jest właśnie 5 czy 6 osób, które ogarniają ogródek. I jest w miejscu, w którym chciałam nagrać ten catwalk, jest po prostu zbyt duży hałas, ale jak przeprowadzę się do mojego nowego domu, to obiecuję, że będę rzucać więcej poradników. I wtedy pokażę wam, jak wygląda catwalk przy biżuterii, jak wygląda catwalk podczas prezentacji, jak wygląda podczas takich udawanych pokazów Victoria's Secret, bo takie rzeczy bardzo często się dzieją, zwłaszcza w Azji. I ja sama chodziłam z takimi wielkimi skrzydłami jak... o Boże, jak się nazywała ta dziewczyna? Adriana Lima. O, ja miałam w Taipei taki pokaz. My robiliśmy kilka dni tego pokazu. A to właśnie, to nie było tylko Taipei. Na Tajwanie, w różnych miastach robiliśmy te pokazy i ja miałam taką imitację tego samego stroju, który miała na sobie Adriana Lima. No i wtedy to w ogóle było strasznie... ojeju, to był tak fajny pokaz, bo pozwolili nam robić co chcemy, więc ja mogłam iść i wysyłać buziaki, robiłam te wszystkie takie ruchy w stylu Victoria's Secret. No, to była w ogóle bardzo fajna praca, także każdy catwalk jest trochę inny. Czasami każą nam się uśmiechać, czasami nie, ale to w nowym domu pokażę wam, o co chodzi. Najlepiej na obcasach radził sobie Rafał. Chodził z gracją, te nogi jak ładnie ustawiał, wypychał, to ja po prostu byłam w jak szoku. Sarenka chodzi, jak sarenka. Jeszcze jedną rzecz, na którą zwrócę wam uwagę, to pewnie tutaj mówili w tym odcinku, tylko akurat został tak zmontowany odcinek, że tego nie ma. Pamiętajcie o tym, żeby plecy były wyprostowane i żeby łopatki były ściągnięte. Ogólnie taka mniej więcej ma być postawa podczas pokazu, a nie taka. To jest bardzo istotne i dużo klientów życzy sobie, żeby wasze ramiona były tak jakby troszeczkę za plecami, ale to też wam pokażę kiedy indziej w poradnikach pantwinki. Na pewno jeszcze będą jakieś pokazy mody, więc będzie okazja, żeby to nagrać. Raz, dwa, trzy i cztery i pięć, sześć, siedem i osiem i raz, dwa, trzy. Okej, no to jeżeli chodzi o ćwiczenie jakichś takich obrotów i tak dalej, to bardzo fajnie. To można robić na bardzo dużo różnych sposobów. Nie trzeba robić tego tak, jak ten pan pokazuje, że trzeba sobie liczyć raz, dwa, trzy, cztery. Można to zrobić zupełnie inaczej, można się po prostu zatrzymać, na sekundkę zapozować i się obrócić. No jest bardzo dużo różnych metod. Fajnie, że oni tutaj to ćwiczą. Ja wychodzę z założenia, że życie to właśnie plac zabaw albo nic. I jeżeli nie cieszymy się daną chwilą... Sprzedaję siebie! O tak, robię to najlepiej! Ale coś takiego, co robi Michał Gała, to na pewno się na pokazach nie pojawia i nie sądzę, że jakikolwiek projektant coś takiego by chciał zobaczyć podczas swojego pokazu, nawet jeżeli to ma być taki bekowy pokaz, ale rozumiem, że tu miały być po prostu takie ćwiczenia też na zasadzie, że wyćwiczymy sobie równowagę na szpilkach, więc no jakby nie jest to prawdziwy pokaz, ale no takich pust nie robimy. Ty musisz po prostu popracować trochę nad taką nonszalancją tego przejścia, wiesz? Ja nie chodzę źle, bo chodzę źle, tylko chodzę źle przez to, że mam myśli w głowie i że mam stres. Nie chodzę źle przez to, że nie wiem, że nie umiem, że nie potrafię, bo ja potrafię. Ale co się stało? Przecież ty chodziłaś normalnie. Nie wiem. Coś mnie spina. Ale co cię spina? Boli mnie to, że relacje z ludźmi tutaj w domu wpływają na moje samopoczucie, moją samoocenę i później na moją pracę. No niestety, jeżeli tak będzie się działo, to będziecie mieli bardzo utrudnione życie i nie powinno być tak, że prywatne sytuacje wpływają na to, w jaki sposób pracujecie, co oczywiście ja rozumiem, że na początku, bo modeling jest dosyć specyficzny, bo to jest tak, że wy musicie się za każdym razem odpowiednio pokazać, musicie dobrze zapozować, to jeżeli stres was zje, no to się zawstydzicie. To ja wszystko rozumiem i na początku wcale się nie dziwię, że ktoś może być zestresowany. Natomiast jeżeli pozwolicie na to, żeby sytuacje prywatne albo jacyś ludzie z zewnątrz wpływali na to, jak wy sprawujecie się w pracy, to nie powinno tak być. I jeżeli tak się stanie, że zachowanie innej osoby wpłynie na wasze wyniki w pracy, to możecie winić tylko siebie, a nie innych. No niestety, tak wygląda świat, nie zawsze wszyscy będą mili i uprzejmi w stosunku do was. Trzeba sobie po prostu taką umiejętność wyćwiczyć. Kochani, to teraz tak. Idziecie na backstage, tam czekają styliści. I robicie pokaz. Fajnie. To chodziło o to, żeby oni nagle w tym pokazie wykorzystywali te wszystkie figury, które pokazywał im Patryk. To miało ich uruchomić, ale jednak mieli zrobić po prostu pokaz mody.
Super, że Kasia to podkreśliła, no bo właśnie oni robili podczas tego pokazu różne dziwne rzeczy i nie wszystko będzie się powtarzać podczas pokazu, ale potrafiąc zrobić jakieś bardziej ekstremalne figury, które nawet się nam nie przydadzą, to będzie nam łatwiej zrobić te takie bardziej podstawowe. Czyli jakieś takie bzdury typu eleganckie zrobienie przysiadu na pokazie, no to się nie zdarzy, ale potrafiąc zrobić w elegancki, zgrabny sposób przysiad w szpilkach na pokazie, na wybiegu, no to łatwiej nam będzie zapozować, czy łatwiej nam będzie wykonać jakiś obrót, dlatego że opanujemy to, jak utrzymać równowagę na przykład na szpilkach. No mieli oczywiście utrudnienia, dostali bardzo trudne, trochę absurdalne, teatralne kostiumy wręcz. Okej, fajne ciuchy, rzeczywiście trudne do ogrania. Ale dobrze w zasadzie, że im takie challenge rzucają, dlatego że ja też często brałam udziały w pokazach, na których miałam założone jakieś absurdalne ubrania, naprawdę. I ja rozumiem, że jest to część sztuki też. Ja na sztuce się aż tak dobrze nie znam, więc nie będę tutaj oceniać, czy taka moda jest potrzebna, czy nie. Uważam, że to jest pewnego rodzaju performance, więc ja nie ocenię. Moim zdaniem taka sztuka też jest potrzebna. Ponieważ wywołuje chociażby dyskusję. Ale takie ubrania rzeczywiście się zdarzają, więc dobrze jest wiedzieć, jak się przejść w takich dziwnych, trudnych ubraniach. A. Czyli tutaj im jeszcze dali schody. Też dobrze, że takie rzeczy ćwiczą, bo rzeczywiście podczas pokazów często się zdarza tak, że my podczas catwalku musimy gdzieś wejść, albo musimy wejść na schody, albo zejść ze schodów, albo czasami jest taki podest, na który musimy wejść. I teraz dziewczyny mają jak zwykle utrudnione zadanie, bo my często mamy założone bardzo długie sukienki i do tego szpilki. I no, nie muszę wam chyba mówić, że łatwo jest się po prostu przewrócić w takim zestawie. Im dłuższa sukienka, tym może być ciężej, jeżeli ona nie ma rozcięcia z przodu. Ja pamiętam, że w Hongkongu kiedyś robiłam pokaz, gdzie miałam taką ekstremalnie długą sukienkę i my mieliśmy kilka podestów po drodze i projektant nam powiedział, że absolutnie nie możemy łapać sukienki tak, żeby ją lekko podnieść. No i ja mu powiedziałam, że moja sukienka jest tak długa, że nawet po płaskim jak idę, to ona mi wchodzi pod obcasy, więc ona była ewidentnie za długa. Na to zazwyczaj są metody, bo można tak lekko podkopać sukienkę, natomiast wejście na podest z taką długą sukienką jest niemalże niemożliwe. Ja mu powiedziałam, że to jest niemalże niemożliwe, no więc on powiedział, nie obchodzi mnie to. Taka była odpowiedź, także nie wszyscy zawsze są jacyś super mili, natomiast ja podczas pokazu po prostu lekko złapałam tą sukienkę i ja ją podniosłam. Nie ma sensu robić, wiecie, ja miałam do wyboru albo lekko podnieść tę sukienkę, i zrobić tak, żeby wszystko super wyglądało, żeby pokaz przebiegł bez żadnych zakłóceń, albo nie podnosić jej i się przewrócić i zepsuć pokaz. No więc wybrałam taką opcję i później po pokazie projektant nie miał w ogóle mi nic za złe. On chyba nawet się nie zorientował, że ja to lekko podniosłam. W ogóle kwestia podnoszenia sukienki albo kwestia podnoszenia lekko ubrań podczas wchodzenia lub schodzenia ze schodów to też jest dość taki skomplikowany element, bo warto jest wiedzieć, jak ładnie podnieść spódnicę albo sukienkę, bo da się to zrobić tak, żeby to wyglądało fajnie, elegancko i nawet jeżeli ktoś nam w tym momencie zrobi zdjęcie, to żeby ładnie to po prostu na zdjęciach wyszło. Super, bardzo do niego pasuje ta stylizacja. To są przerysowane specjalnie, żeby mieli trudno. No i super zdjęcie ma Marcin z pokazu. Bardzo fajnie, że przytrzymał tę pozę. Zobaczcie, trochę zsunął płaszcz. Tego typu rzeczy, czy zsuwać płaszcz, czy nie wiem, czy zarzucić coś gdzieś, warto jest ustalać najpierw z projektantem i spytać się, czy jemu coś takiego odpowiada. Zazwyczaj mamy dowolność, więc można troszeczkę poszaleć, ale lepiej jest się upewnić. I nie wiem, czy pamiętaliście, że na końcu wybiegu dobrze jest przytrzymać pozę. No więc tutaj Marcin przytrzymał i zazwyczaj to jest tak raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. I wracamy, tak żeby fotograf miał czas na zrobienie zdjęć. Wydaje się, że dziewczyny też mogły odczuć super, taką zazdrość, że Jezu, ja... A zobaczcie tutaj, jak Sandra wyszła. Nie przytrzymała pozy najprawdopodobniej. Oczywiście nie wiem tego na 100%, więc nie mówię, że ona na 100% coś źle zrobiła, bo może pokazali jakieś beznadziejne zdjęcie. Natomiast wydaje mi się, że w tej sytuacji mogło być tak, że ona zbyt krótko pozowała, nie przytrzymała tej pozy. I to jest jedyne jakieś ostre zdjęcie, które... Znaczy ostre, to jest po prostu zdjęcie, które złapał fotograf. Także pamiętajcie, żeby na końcu się zatrzymać. Lat na szpilkach. No a to jak Klaudia tutaj zapozowała,
to tak się nie pozuje. Chyba że będzie specjalny request od projektanta. Ale takich poz nie robimy. Taka poza by przeszła na przykład przy tych takich moich udawanych pokazach Victoria's Secret. Nie wiem, jakie tutaj było założenie, tak tylko mówię ogólnie. O jest. Ojeju. Niejedna modelka, wiesz, wyrżnęłaby orła, to proszę. Jakbym miała iść jako... No, naprawdę, przy takich ubraniach można łatwo się przewrócić, jest to, może być to dosyć niebezpieczna sprawa, także szacun, nie jestem pewna, kto to jest w ogóle, czy to jest Rafał? Nie wiem, dajcie znać, jeżeli wiecie, ja oglądałam cały odcinek i próbowałam dojść do tego, kto to jest, ale nie udało mi się dotrzeć do tej informacji. W każdym razie, super robota. Boże, tak mi bez ciebie pusto. No, jest czasem ciężko, bo brakuje takiej, myślę, bliskości. No, tak to jest rzeczywiście, że na kontraktach wiadomo, że jak się wyjeżdża jeszcze zwłaszcza na drugi koniec świata, to dużo moich współlokatorów ciężko znosiło taką tęsknotę za domem, tęsknotę za rodzicami. Jak ja zaczęłam podróżować, ja na pierwszy kontrakt wyjechałam w 2008 roku. I pamiętam, że wyjechałam do Tokio. O, masakra wtedy była. Nasze telefony europejskie w ogóle tam nie działały. I to nie była kwestia tego, że karta SIM nie działała. One po prostu nie łapały żadnego sygnału. Ja się nie znam na kwestiach technicznych, natomiast po prostu nawet nie mogłam odpalić mojego telefonu w Japonii. I też pamiętam, że chciałam kupić jakiś telefon w Tokio i przywieźć go sobie do Polski, bo tam były takie nowsze modele. Natomiast sprzedawcy mi powiedzieli, że one nie będą działały w ogóle w Europie. Tylko w Japonii działają. Także nie wiem za bardzo, o co chodziło. W każdym razie też był duży problem, jak ja wylądowałam, to chciałam się odezwać do mojej mamy, że wszystko w porządku, do mojej mamy, do mojego taty, ale nie mogłam odpalić telefonu nawet, żeby z Wi-Fi się połączyć. Także od razu z lotniska odebrali mnie bookerzy, pojechaliśmy do mojego mieszkania. Ja dostałam pół godziny na to, żeby wziąć prysznic, żeby się ogarnąć. Pojechaliśmy do agencji. No ja im powiedziałam, że słuchajcie, czy mogę zadzwonić do moich rodziców, powiedzieć im, że wszystko jest okej. Oni mi powiedzieli nie teraz. I zaczęliśmy po takim naprawdę długim locie. Ja leciałam przez Londyn i jeszcze w Londynie zmieniałam lotniska. Nie powiem wam teraz, ile czasu to trwało, no ale musiałam przyjechać z jednego miasta, z jednej części Londynu do drugiej. I później leciałam z samego Londynu do Tokio. To był tak długi lot, dwupoziomowym samolotem jeszcze wtedy leciałam. Ja byłam cała opuchnięta, to znaczy cała opuchnięta, kostki miałam opuchnięte, nie mogłam chodzić. A oni, wiecie, od razu zrobili mi polaroidy świeże, nagrali mi filmik z catwalkiem, jeszcze mi narzekali, że słabo chodzę. I tego samego dnia jeszcze pojechałam na castingi, więc moi rodzice martwili się o mnie niesamowicie, no bo nie dałam w ogóle znaku życia, a moja agencja, no pamiętam, że nie zachowali się wtedy zbyt fajnie. Ja teraz bym już wiedziała, żeby bardziej naciskać na to, żeby pozwolili mi się skontaktować z rodzicami, ale pamiętam, że wówczas moja siostra zaczęła dzwonić do tej agencji i zadzwoniła na stacjonarny numer do Tokio. Ojejciu, ona chyba pół minuty rozmawiała i tam rachunek przyszedł na jakieś 80 zł za samą tę jedną rozmowę. Ale przynajmniej moi rodzice się upewnili, że wszystko jest w porządku. Później już tak mniej więcej do 2011 czy 2012 sprawa zaczynała być łatwiejsza, bo zaczynał być bardzo popularny już internet komórkowy. Wcześniej ja na przykład rozmawiałam z rodzicami na Skype'ie, ale to były całe takie przygotowania, wiecie, cała taka... Nie można było sobie tak na luzie pogadać, bo ja musiałam odpalić komputer, zaplanować wszystko. Teraz jest już o wiele łatwiej. Ja na przykład z moją mamą to po prostu rozmawiam cały czas na WhatsAppie, z moim tatą tak samo, więc nawet tak na spontanie możemy zadzwonić. Aczkolwiek rzeczywiście jest tak, że no czasami może być trochę ciężko, jeżeli ktoś jest bardzo, bardzo blisko związany ze swoją rodziną, wiadomo. Aha, tylko my właśnie, my nie mamy takich limitów jak tutaj uczestnicy, że mają tylko... telefon w domu, prawda? Wiadomo, że mamy swoje telefony przy sobie normalnie. Przed modelkami i modelami najważniejszy pokaz sezonu. Czeka ich wyjątkowo trudny wybieg. Dzisiaj wieczorem ta hala wypełni się gośćmi, no i jurorami. Ta właśnie osoba, która im zapadnie w pamięci najbardziej, wygra immunitet. Ale dobra nagroda. No to warto jest walczyć. A to oznacza, że na pewno będzie w następnym odcinku. Ten pokaz będzie od was wymagał bardzo dużego skupienia. Jest jeszcze ku temu powód. No nie. O, jest taki, że mamy elementy ruchome, mamy elementy również obrotowe.
No to będzie hardcore. Te takie elementy ruchome pojawiają się w wielu odcinkach Top Model. W wersji polskiej już chyba też coś było i w amerykańskiej. Ja oglądałam prawie wszystkie sezony Top Model amerykańskiego i tam dużo takich pokazów było. I to były pokazy, podczas których najwięcej osób upadało, bo to jest bardzo ciężkie, żeby zgrać swój krok razem z tym faktem, że są jakieś elementy obrotowe. Mam nadzieję, że tutaj nikt sobie krzywdy nie zrobi. Zobaczmy, jak wygląda choreografia. Osoba z lewej strony wchodzi przodem do widza i schodzi na tą stronę, wchodząc na podest, przekasza go. Bardzo prosto, prawda? Nie wiem, o co chodzi, ale Piruk w taki sposób to tłumaczy, że ja nie mam zielonego pojęcia, o co chodzi, ale to jest oczywiście, to może być kwestia montażu. Co do jakichś skomplikowanych układów, to one się często, nie będę mówić, czy często, czy nie, one się pojawiają. Najgłupsze, najdziwniejsze i najbardziej skomplikowane układy podczas pokazów ja miałam w Chinach. My czasami mieliśmy catwalk, który był nawet dwupoziomowy. Gdzieś z tyłu na backstage'u były schody, my musieliśmy tam biec, robić jakieś dziwne rzeczy. I powiem wam tak, tego typu pokazy zazwyczaj najgorzej wypadają. To znaczy, widzowie widząc taki pokaz w ogóle nie mają pojęcia, co się dzieje, bo to bardziej wygląda jak jakiś performance niż pokaz mody. Zazwyczaj nikt nie skupia się na tym, jak wyglądają ubrania. Zdarza się też najwięcej wpadek, więc w ogóle ten układ choreograficzny pada, bo ciężko jest zrobić tak, żeby 20 parę osób albo 30 parę osób idealnie zapamiętały układ. Dlatego wydaje mi się, że większość projektantów zdaje sobie sprawę z tego, że tego typu pokazy najzwyczajniej na świecie czasami nie mają sensu. Ale nie wiem, może tutaj tak było to zmontowane, że to nie jest aż taki skomplikowany układ, tylko po prostu, no, takie cięcia były. I o! Krok do przodu! Gdzie macie front? To jest front! Idziesz! Okej, stoisz! Hop, tu masz front! No nie wiem, czy poradzimy sobie. Daśmy tak szybko szły, że jak po prostu wskoczyłam na jedną, to tak normalnie, aż czułam, jak mi włosy odwiewa. Tak to szybko idzie. My się wyjebamy tam. No. Tam to jest najgorsze. Ja pierdzielę, ale co on wymyślił, to jest niemożliwe. No, ciekawa jestem, jak to wyjdzie, bo ja w ogóle nie zrozumiałam nic kompletnie z tego układu. Co tutaj się dzieje? Chodź, Kinga, co się dzieje dzisiaj? No nic się nie dzieje, nie mam dobrego humoru. Wydaje mi się, że po prostu niektóre osoby mają taką zdolność do podcinania pewności siebie, szczególnie te osoby bardziej pewne siebie. No i niestety tak się trafiło, że akurat ja musiałam natrafić na Klaudię na samym początku programu. Głowa do góry, no nie myślmy o tym, co było, tylko o tym, co będzie lepiej. Bo miłością jakąś wielką z Kingą do siebie nie pałamy. No nie wiem, no ja nie prowokuję i nie wszczynam tych kłótni ani jakichś tam zgrzytów. No ale dobra, to sorry, bo chciałam wyciąć te wszystkie dramaty, ale tutaj chciałam tylko wspomnieć o tym, że jeżeli pozwolicie, żeby zachowanie innych ludzi wpływało na to, jak wy się czujecie, no to w takim razie to jest wasza wina, niestety, ale tak jest. Wiadomo, że to jest kwestia do wyćwiczenia i nie od razu wszyscy są tak silni, ale pamiętajcie o tym, że to wy tylko decydujecie o tym, czy ktoś na was wpłynie pozytywnie czy negatywnie. Wy kontrolujecie sytuację, jeżeli chcecie. Oczywiście ja tutaj nie mam zielonego pojęcia, co się stało, dlatego że z tych materiałów, które pojawiły się w Top Model, w ogóle nie widać, żeby Klaudia coś robiła Kindze, ale może coś robiła, tylko to nie było pokazane, nie mam pojęcia. Natomiast jeżeli Piruk byłby klientem albo reżyserem castingu podczas normalnego pokazu i widziałby, że ktoś jest taki naburmuszony i ewidentnie widać, że mu się nie chce, to w tym momencie Kinga prawdopodobnie zostałaby odesłana do domu. Także nie polecam wam po prostu w taki sposób się zachowywać. To jest coś, o czym ja mówiłam już wcześniej. Prywatne rzeczy zostają w domu, a w pracy jesteśmy w pracy i pamiętajcie o tym, że nawet jeżeli ktoś, nie wiem, będzie miał jakąś słabą energię, czy nawet jeżeli będzie jakoś się na was krzywo patrzył, to od was zależy, czy to na was wpłynie, czy nie, a nie od tej osoby. Dawid, idziemy jak oni zaczynają schodzić z kółka. No to próbę mamy za sobą, a teraz może przymiareczki. No bo właśnie, jest jeszcze ten element, o którym zapomniałem wam powiedzieć, kolejny przeszkadzający, to bardzo szybkie przebiórki.
Dobra, ja mam tutaj takie jedno ale, dlatego że uczestnicy nie zrobili próby z ciuchami, w których będą chodzić na pokazie. I czasami takie próby nie są potrzebne, bo wybieg jest bardzo prosty, nie ma jakiegoś skomplikowanego układu choreograficznego. Natomiast jeżeli oni mają bardzo szybkie przebiórki i jeżeli mają skomplikowany catwalk z takimi ruchomymi elementami, to podczas profesjonalnego pokazu byłyby próby takie w tych ubraniach, w których oni będą wychodzić naprawdę i w butach, w których będą wychodzić, żeby wszystko zobaczyć. Dodatkowo, jeżeli on tutaj podkreśla, że będą mieli bardzo mało czasu na przebiórki, no to tych prób powinno się zrobić więcej z zegarkiem w ręku, żeby zobaczyć, czy wszyscy uczestnicy wyrabiają się w czasie. I ja nie wiem, czy ten moment został wycięty, czy nie, ale uważam, że to jest bardzo nieprofesjonalne, że czegoś takiego się nie zrobiło. Dlatego, że nawet uczestnicy nie mieli możliwości, żeby przejść się w tych właściwych butach, które będą nosić po tym wybiegu. A jeżeli by się przeszli kilka razy, by wypróbowali, to znaleźliby pewnie na przykład jakiś taki magiczny sposób, żeby się nie przewrócić, po prostu najzwyczajniej na świecie wyczuliby podłoże. Ja jestem trzecią parą. Gdzie ja staję? Tutaj nie puściłam wam przebitki, ale po tym jak oni zrobili próby, zaczęli im robić makijaż i włosy i rzeczywiście tak to wygląda i później tak od pierwszej próby do właściwego pokazu często my czekamy jakieś 10-11 godzin. W międzyczasie robią nam makijaż, włosy, potem muszą poprawić ten makijaż, bo on się już trochę rozmarzy, włosy też trzeba poprawić. Zazwyczaj po prostu czekanie i wieczne poprawki. I oczywistą sprawą jest, że jeżeli układ jest bardzo skomplikowany, to po kilku godzinach po prostu go zapomnicie. Więc tacy bardzo dobrzy reżyserzy pokazów zazwyczaj biorą dużą kartkę, rozrysowują mniej więcej, jak my mamy chodzić i jak wygląda catwalk, tak żebyśmy mogli sobie przypomnieć. A tutaj zastanawia mnie reakcja Michała Piruga, bo wygląda na to, że on chyba sam zapomniał. Albo zapomniał, albo zrobił takiego facepalma, że Olga, jak ty możesz nie pamiętać? Normalna sprawa, że się nie pamięta. Ja też bardzo wiele razy zapominałam, jak mam iść i pytałam się moich koleżanek i zawsze mi podpowiadały. Wiele razy było tak, że moje koleżanki nie pamiętały i ja im podpowiadałam. Jeżeli będziecie robić pokaz, to polecam wam po prostu wziąć ze sobą jakąś kartkę papieru, nawet małą, i sobie zapisać jakieś punkty, gdzie się zatrzymujecie, w którą stronę idziecie. I tyle, bo po kilku godzinach od próby, no, normalną sprawą jest to, że zapomnicie, jak iść. To nie wygląda na aż taki skomplikowany układ, jak Piruk to opowiadał, więc prawdopodobnie przypuszczam, że to była kwestia montażu. Patrzcie. My God. Wyrosło. Wow. Już zaczęli szybko. Oh, wow. Asiu, to są kroki do kariery. Nie wiem, czy ja mam jakiś dziwny obraz tego pokazu, ale czy waszym zdaniem to wygląda dobrze, że oni tak biegną i się potykają? Moim zdaniem wygląda to niesamowicie nieprofesjonalnie i nie mam na myśli braku profesjonalizmu modeli ani modelek. Dawaj, już się nie ma! Tak zazwyczaj wygląda backstage, tak. Rzeczywiście, jak ja kończę, jak schodzę z wybiegu, to od razu jak zrobię pierwszy krok na backstage, za scenę, to po prostu biegnę ile sił w nogach i w trakcie jak biegnę, to już zdejmuję z siebie ubrania, żeby można było szybciej się przebrać, dlatego że czasami mamy na przebiórkę kilka sekund. No kilka sekund może przesadzam, ale naprawdę musimy się spieszyć, także no jest, dużo się dzieje zdecydowanie na pokazie, na backstage'u i tam od razu mówię dziewczynom, że zazwyczaj jest dużo na gości na backstage'u i niestety dużo na gości zostało pokazanej tutaj w Top Model. Nie mam zielonego pojęcia, kto czerpie przyjemność z tego, że pokazuje się nagie dziewczyny. Naprawdę mam wrażenie, że przy montażu Top Model siedzą jacyś spoczeńcy. Katastrofa, nie polecam nikomu w szpilkach tutaj zapindalać. Idziesz? Najgorsze jest ten moment, kiedy wchodzisz na to, bo tak cię automatycznie po prostu odrzuca i człowiek nie wie, co ma zrobić jak z nogami. Jeszcze ustać na tym i potem na końcu znowu zejść z tego i wejść na to koło, to już jest po prostu hardcore. Uwaga, łatwo. A wiecie, dlaczego jest taki duży hardcore? Bo oni tego w ogóle nie ćwiczyli w butach, w których chodzą teraz na pokazie.
Także ja się nie dziwię, że mają trudności. No kto by nie miał? Ja naprawdę nie rozumiem, dlaczego oni nie chodzili po tym pokazie we właściwych ubraniach. Dlaczego nie zrobili takiej próby generalnej? Wiem dlaczego, bo program TVN liczył na to, że oni się powywalają i że będą jakieś dramaty, że będzie się działo. No ale pomyślcie o tym w ten sposób. Na takich normalnych pokazach projektantom naprawdę nie zależy na tym, żeby połowa modeli robiła jakieś dziwne rzeczy, potykała się co dwa kroki. Od czasu do czasu, jak na jakimś Fashion Weeku modelka się przewróci, no to przynajmniej to się dzieje viralowo, więc to nie jest jakaś tragedia. Ale żeby na przykład 1/3 czy połowa modeli potykała się, robiła dziwne pozy, nie potrafiła chodzić do końca na obcasach, no uwierzcie mi, nikomu na tym nie zależy. I jeżeli oni chcieliby tego uniknąć, producenci Top Model czy tam pomysłodawcy tego programu, to po prostu pozwoliliby uczestnikom trochę potrenować i tyle. Od tego są próby. Wow. Sandra. Jedni, ale mi szkoda i... Ale ładnie, ślicznie wygląda, naprawdę ślicznie wygląda. Dobra, no to Joannie Krupie jest ich szkoda. Katarzyna Sokołowska mówi, że ślicznie wygląda. No wygląda ślicznie, ale pokaz wygląda beznadziejnie. Przecież tutaj każdy się potyka, każdy traci równowagę. Znaczy prawie każdy oczywiście. Jak dla mnie to, gdybym ja przyszła na taki pokaz, to w ogóle nawet bym nie patrzyła na to, jakie ubrania są prezentowane, tylko bym po prostu czuła się, jakbym siedziała. No nie wiem, ja bym się stresowała cały czas, że ktoś się potknie i tylko bym na to zwracała uwagę, więc to jest kompletnie bez sensu. Marcin. A, dobra. Szybko, dawaj. Która? Halo, ktokolwiek musi iść, halo! Marcin albo Nikola. Ktokolwiek, kto jest ubrany, bo już dawno ktoś powinien iść, halo, ruchy! Takie rzeczy czasami się dzieją rzeczywiście, że ktoś się nie zdąży przebrać na czas i wówczas, jeżeli inne osoby są gotowe, to zamieniamy kolejność trochę i jedna osoba wchodzi po prostu wcześniej. Albo na przykład, jeżeli już jakaś osoba, załóżmy, że ja zeszłam dopiero co z pokazu i widzę, że nie ma nikogo gotowego, żeby wyjść, to ja wychodzę jeszcze raz. I wtedy idę bardzo wolno. Idę tak dwa razy wolniej niż szłam wcześniej i staram się robić więcej puls po drodze, żeby dać osobie, która się przebiera, więcej czasu, a goście i tak nie wiedzą, czy taki był plan, czy nie. Naprawdę goście, widownia podczas pokazu nie zdają sobie sprawy z tego, jaki my mieliśmy układ. Następna osoba! Ania, prawda? O, ojej, biedna. Nie, wierzę. Nie, bo but wciągnęła się, butem. Ale no nic, okej, dobra. Ale żyje. Biedna, naprawdę, ja się wcale nie dziwię, że się potknęła. Kurczę, jak nigdy tego nie trenowali, no to jak, jeżeli się nie potkniecie na takim wybiegu, idąc w szpilkach, to macie dużo szczęścia nawet, a nie umiejętności. Ale mimo tego, że miałam tam różne potknięcia... Nie zestresowałam się tym, tylko szłam dalej, szłam pewnie. Ale pięknie wygląda, Nikola, naprawdę. No i właśnie, i kto by chciał oglądać taki pokaz? Ja nie mówię, że tutaj Nikola coś złego zrobiła, tylko jakby widzicie, że to wygląda bardzo nieprofesjonalnie. Nie wiem, czy macie podobne odczucie. Ona biedna dostała bardzo długą sukienkę i szpilki plus ruchomy wybieg plus długa sukienka. To jest hardcore, ale też chciałam zwrócić uwagę, że to w jaki sposób Nikola trzyma sukienkę nie wygląda zbyt dobrze. Natomiast powinni po prostu ją przed tym pokazem, znaczy przed pokazem, w ogóle w Top Model powinni ich uczyć tego, że jak na przykład macie bardzo długą sukienkę, to w jaki sposób ją leciutko podnieść, tak żeby to było niezauważone, żebyście mogły wejść na schody, na podest, czy nawet podczas chodzenia można czasami złapać tak sukienkę, żeby widownia nawet na to nie zwróciła uwagi, a wam będzie łatwiej. No ale nie uczą tego, bo po co, prawda? Bo Olga ma problemy z chodzeniem. Brawo! Ola! Jezu, ja się... Ola. Poczekaj, bo się wywaliła Olga. Bałam się o dziewczyn, bo...
Wiecie co, ja sobie teraz przypomniałam, że były takie pokazy, nie wiem czy one nadal są, które nazywały się Warsaw Fashion Weekend i ja podczas tych pokazów pracowałam i moja agencja mnie zrobiła w konia, bo powiedzieli mi, że będę pracować za darmo. No, zrobiłam pracę za darmo, moja agencja na pewno dostała wynagrodzenie. A nie będę mówić nazwy tej agencji. Ale w każdym razie na jednym z takich Warsaw Fashion Weekendów jeden projektant dał dziewczynom takie buty. Oni się chyba stylizowali, oni się wzorowali na Aleksandrze McQueen, McQueenie, więc dali takie buty naprawdę niemalże niemożliwe do chodzenia. One wyglądały trochę jak buty Lady Gagi z dawnych czasów. I dziewczyny jedna po drugiej zaczęły się przewracać, po prostu jedna po drugiej. I to było... Słuchajcie, nikt nie zwracał uwagi na ciuchy i za każdym razem jak modelka wstawała, to wszyscy ludzie na widowni, bo to były takie pokazy, które się działy na Nowym Świecie w Warszawie, więc to były takie otwarte pokazy, że każdy mógł je zobaczyć, więc było bardzo dużo ludzi. Wszyscy bili brawa modelkom, a wiecie co? Modelki w pewnym momencie jak zaczęły się potykać, to po prostu zaczęły zdejmować buty. I kolejne modelki, które widziały, co się dzieje, te modelki, które jeszcze nie wyszły, to po prostu wychodziły na scenę już bez butów, wychodziły na bosaka, bo powiedziały, że one nie będą ryzykować swoim zdrowiem. Nikt wcześniej z nimi nie ćwiczył chodzenia w tych butach, one nie miały możliwości sobie potrenować, także po prostu miały to gdzieś i moim zdaniem zrobiły bardzo dobrze i ja popieram tego typu zachowanie w 100%. Może odbierzecie to za jakiś brak profesjonalizmu, ale moim zdaniem profesjonalizm powinien być po obu stronach. Jeżeli nam nie daje się możliwości poćwiczyć, to dlaczego my mamy ryzykować własnym zdrowiem i życiem? Znaczy, życie może przesadzam, ale nigdy nie wiadomo. Biedna Olga i moim zdaniem tutaj po prostu nic nie zrobiła źle, po prostu produkcja chciała pokazać jak najbardziej dramatyczne sceny i zależało im na tym, żeby uczestnicy się przewracali. Oni mieli najtrudniejsze zadanie, wielki szacunek, że oni w ogóle potrafili chodzić na szpilkach w takich naprawdę trudnych warunkach, bo nawet chłopacy nie zawsze było widać, że nie mieli kontroli nad ciałem. O Jezu, jaki kochany, że wyszedł po nią, żeby jej pomóc. Ojeju, strasznie kochany. Jak coś takiego się stanie na scenie, że ktoś się potknie, przewróci, to oczywiście możemy pomóc tej osobie wstać. Chodzi tylko o to, żeby nie zacząć się śmiać, żeby nie zacząć płakać i tak dalej. Po prostu, wiecie, trzymajcie poker face. A takie pomaganie na catwalku, super propsy, Stasiu. Ale świetny pokaz. Brawo! Czy my oglądaliśmy ten sam pokaz? Czy Marcin Tyszka powiedział, że to był świetny pokaz? Gdzie on był świetny? Jakby ja nawet nie zapamiętałam, jak te ubrania wyglądały, bo ja jedyne, na co zwracałam uwagę, to kto się zaraz potknie, kto się przewróci. I tylko po prostu miałam nadzieję, że nikt się nie potknie, nikt się nie przewróci. Poza tym uczestnicy musieli podbiegać na tym wybiegu, więc wyglądało to bardzo nieelegancko, wyglądało to bardzo nieprofesjonalnie moim zdaniem. Nie no, świetny pokaz, no brawo dla producentów, naprawdę, rewelacyjny. Chodźcie tutaj. Dziękuję pięknie. Dziękujemy. Tutaj pochwalę Michała Piruga. Szkoda, że Michale nie jesteś taki przez większość czasu. Fajnie, że tutaj powiedziałeś uczestnikom, że dali radę, że wszystko było super. Zazwyczaj pod koniec pokazu właśnie my się tak przytulamy i przybijamy sobie piątki i mówimy, że było super, że było mega. I to nawet jak były jakieś fuck-upy, bo fuck-upy się zdarzają podczas prawie każdego pokazu, naprawdę. Ja tyle razy pomyliłam układ. Ale też często nawet reżyserzy pokazu się nie skapnęli, że pomyliłam. Różne rzeczy się dzieją. Mam nadzieję, że ten moment jest takim przełomowym, kiedy Michał Piruk zacznie wspierać uczestników. Mam nadzieję. Czuję się beznadziejnie. Nie jestem w stanie nic powiedzieć. Boże, ale mi jest jej szkoda. Przecież ona nie zrobiła nic złego. No po prostu... Niestety przewróciła się, bo nie była przyzwyczajona, nie była odpowiednio przetrenowana do tego, jak odnaleźć się w takiej sytuacji. Olga, i tak wyglądałaś przepięknie i w ogóle pamiętam, że na początku słabo sobie radziłaś z catwalkiem, a teraz to w ogóle super, a to, że się potknęłaś, to niestety jest wina producentów i oni po prostu liczyli na to, że się przewrócisz, no niestety. Patrzę, nic się nie dzieje, takie rzeczy mają prawo się wydarzyć. Tak się wydarzyło. Okay, no ale inne dziewczyny też były w szpilkach i sobie jakoś poradziły. Ale nie szkodzi. A co jest najczęściej oglądane wśród modelek? Upadki. Upadki, kochana. Nie denerwuj się. To też jest doświadczenie. I kurczę, no.
Rzeczywiście tego typu upadki podczas pokazów są najczęściej oglądane, aczkolwiek ja nie chciałabym, żeby moje wideo stało się viralowe przy takim upadku. Natomiast fajnie, że Michał Piruk tutaj podkreślił, że jest to kolejna nauka, jest to jakaś lekcja i że można nawet z takiej sytuacji wyciągnąć coś pozytywnego. Michał, super, że podnosisz na duchu uczestników i takie właśnie powinno być, znaczy tak mi się wydaje, że taka miała być twoja rola w tym programie, więc jak dla mnie to rewelacja. Głowa do góry i teraz najlepsze, co możesz zrobić, to wyjść z uśmiechem do jurorów i powiedzieć, kurde, no halo, hardcore. Żyją, brawo. Żyją, wszyscy żyją. Kochani, to było niesamowite. Nie wiem, co było niesamowite, to znaczy uczestnicy moim zdaniem super sobie poradzili, ale pokaz był po prostu tragiczny. Ja nie wiem, jaki projektant chciałby, żeby jego kolekcja była w taki sposób zaprezentowana. Dajcie znać, czy ja tutaj mam... No, co wy na ten temat sądzicie? Olga, jak się czujesz, kochana? Beznadziejnie ogólnie. Mam po prostu poździerane kolana całe. To nawet doświadczone modelki miałyby dzisiaj kłopot, także dla wszystkich was ogromne brawa. No, miałyby kłopot, bo zazwyczaj się takich pokazów nie robi, a jak już się robi, to warto jest dać nam szansę, żeby trochę potrenować. I ktoś z was naprawdę pokazał, że nawet w trudnych sytuacjach można sobie dać radę. Nagroda należy do... Mam nadzieję, że do Stasia. Stasiu podczas tego pokazu podpowiadał wszystkim, przypominał w jaki sposób iść, pomógł Oldze, jak się przewróciła, więc mam nadzieję, że Stasiu wygrał. Kingi! A, okej. Okay. A Kinga bardzo ładnie szła podczas pokazu, więc ja tutaj nic do tego nie mam. Aczkolwiek szkoda, że Stasiu nie dostał tej nagrody za taki... No, on super szedł, bardzo fajnie wyglądał na wybiegu i jeszcze do tego miał takie, no... Ach, wszyscy powinni się tak zachowywać właśnie, żeby pomagać sobie w trudnych momentach. Dziękuję bardzo. Brawo, kochana, byłaś naprawdę najlepsza. Ani razu się nie wywróciłaś, ani razu nie było po twarzy widzieć, że masz jakiś stres. Szłaś jak rakieta, naprawdę, gratulacje dla ciebie. No dobra, kochani, to na dzisiaj to już będzie wszystko. Taki krótszy odcinek dzisiaj, chyba krótszy, zobaczymy po montażu, no bo dopiero to oczywiście nagrywam. Ale chciałabym tylko zaznaczyć, że to był bardzo nieprofesjonalny pokaz. I że jeżeli będą takie bardzo trudne warunki podczas pokazu, to wy będziecie ćwiczyć tak długo na próbie, aż wszystko wyjdzie idealnie i będziecie robić próbę generalną. Jeżeli nie do końca pewnie się czujecie podczas pokazu, gdzie na przykład nie ma próby generalnej, bo jest mało skomplikowany układ, ale na przykład nie jesteście pewne butów czy czegoś takiego. Przepraszam, że mówię teraz, tutaj zwracam się do dziewczyn, ale problemem jest po prostu chodzenie na obcasach, czasami na jakimś śliskim wybiegu. W Kuala Lumpur robiłam pokaz La Chanel, gdzie mieliśmy piasek rozsypany. To była taka kopia pokazu z Fashion Weeka w Paryżu. I też bałyśmy się bardzo, że się przewrócimy, więc poprosiłyśmy naszego reżysera, Adriana. Oczywiście to nie był Polak, to był Malezyjczyk, więc raczej Adrian niż Adrian. O to, żebyśmy mogły się po prostu przejść po tym pokazie tak na sucho, po tym wybiegu na sucho i wtedy załyśmy sobie sprawę z tego, że o, okej, okay, jednak nie jest aż tak źle, jak myślałyśmy. Kiedyś brałam udział w pokazie, to było na Tajwanie, gdzie był bardzo śliski wybieg i my się niesamowicie bałyśmy, że się zaczniemy przewracać, więc zaczęłyśmy ćwiczyć, chodzić sobie po tym wybiegu i powiedziałyśmy reżyserowi pokazu, że jest niesamowicie ślisko i czy coś można z tym zrobić. I pamiętam, że wtedy podkleili nam jakimiś specjalnymi plastrami buty i dzięki temu było mniej ślisko. Także powiem wam tak, projektantom, reżyserom pokazów nie zależy na tym, żeby modele się przewracali. Natomiast top model to top model. I właśnie tutaj podkreślę, że to jest tylko program telewizyjny, a podkreślam to dlatego, że bardzo dużo osób uważa, że tak wygląda modeling, więc ja chcę rozwiać te przemyślenia, takie postrzeganie tego programu. Dodatkowo Marcin Teszka ostatnio na swoim profilu na Instagramie podkreślał cały czas, że on jest taki krytyczny, ponieważ tak wygląda modeling, ale to, w jaki sposób modeling jest prezentowany w top model, to nie jest prawdziwy modeling. Także zdecydujcie się, drodzy jurorzy, czy to jest prawdziwy świat modelingu, czy jednak show. Bo moim zdaniem to jest tylko show. No i z taką myślą was zostawiam, kochani, siadam do montażu, życzę wam miłego dnia i do zobaczenia w następnym odcinku. Bye bye!